Dzień dobry kochani, witam was w drugim odcinku Vlogmasów. Jestem z Dagmarą, której jeszcze nie znacie, ale poznacie ją dopiero w filmach, które opublikuję w styczniu, czyli w moim pierwszym vlogu z LA. Dzisiaj mamy niedzielę i idziemy na brunch, o którym ja marzyłam od dawna. Nawet nie wiem, co tam będziemy jadły, ale po prostu to jest restauracja, którą polecała Lauren Toyota, którą ja obserwuję. Ona teraz mieszka właśnie w Los Angeles i skorzystam sobie z jej przewodnika. W każdym razie pokażę wam zaraz, co będziemy jadły. No i mam nadzieję, że czeka nas cudowny, czy wiem to, czeka nas cudowny dzień, natomiast jest pochmurno, bo przyszła zima do Los Angeles, ale jak to się mówi, słońce nosimy w sercu i będzie super. Tak, możesz powiedzieć, co zamówiłyśmy. Zrobiłam cię on the spot po prostu. Więc zamówiłyśmy wegańskie, benedyktyńskie, jajka po benedyktyńsku. Więc jestem bardzo ciekawa i wegańskiego chickena z waflem. Z gofrem, no. Będzie szaleństwo. Kto pomyślał, że połączenie suchiego gofra z smażonym kurczakiem, oczywiście wegańskim, i syropem klonowym może być tak dobre? Się czasem cieszę, że właśnie nie mam dostępu do tego wszystkiego, bo można dostać oczopląsu. Na przykład tutaj. Bardzo fajna marka. Myślałam, że przyjdziemy nad, słuchajcie, jeziorko, tak, natura, a tutaj wszędzie jest, jest beton. I jeszcze, no co, mówię do ciebie i do naszych widzów. I jeszcze wszystko jest ogrodzone siatką. No witamy w USA. Tak. Średnio przytulne. Znaczy nie wiem. No, to jest takie trochę. To jest, tak wyglądają zdrowe suplementy w USA. Robię mały, słuchajcie, haul zakupowy, żeby to mi nie upadło. Wzięłam najlepszą granolę i testuję jogurty. Ostatnie chwile w LA, muszę je wykorzystać. Słuchajcie, mam moment stalkera, bo nie wiem, czy ktoś z was ogląda na YouTubie taką laskę Kalel. Ja ją kiedyś oglądałam za jej wegańskich czasów, jakieś tam inspiracje jedzeniowe. I ona miała chłopaka, który nazywa się Cyrus. I on jest, słuchajcie, przed nami w lodziarni. No chyba nie będę go filmować, ale... Stalker versus hard. Ale no co ja mam powiedzieć, dzisiaj widziałyśmy dwóch aktorów, słuchajcie, w restauracji i teraz właśnie widzę tego typa i wychodzi teraz z tej lodziarni, więc już go nie będę nagrywała, ale spojrzeli się na mnie, poczułam się jak debil. W każdym razie jestem w Silver Lake i jak to się stało? I don't know, ale LA jest mniejsze niż myślałam. Pozdrawiam. Jesteśmy w Air One, czyli w ogóle najwspanialszym sklepie i tak, to wszystko są zdrowotne napoje, o którym wam mówiłam w poprzednim filmie. Ja sobie wzięłam jeden z tych kefirów, bo tak jak wspominałam, kombucha to już jest coś absolutnie mainstreamowego. Natomiast tutaj mamy bulletproof water, czyli wodę z tłuszczem, no, za 3 dolary. Pozdrawiam. Jeszcze chciałam wam pokazać hit, bo też dużo osób prosi o takie ciekawostki. To jest tiramisu, które sobie ostatnio upatrzyłam. Bardzo fajne, super zdrowe, w ogóle surowe, la la la. A oto jest jego cena. Milion monet. Wszystkie monety. Byłyśmy przez chwilę w Lumpeksie, w tym samym, w którym kupowałam w San Francisco. I kupiłam sobie na promocji za pół ceny, z 16,50, taką przepiękną sukienkę
midi. Słuchajcie, bez przymierzania, także w następnych vlogach może się w nią ubiorę. Ona jest czarna, wydaje się, jakby była z wiskozy i jest po prostu, no, skradła moje serce. Nie wiem, ile trwa ten vlog, ale ja się będę z wami żegnać, bo czeka mnie dzisiaj wieczór z montowaniem filmu. Będę piła sobie tą moją nie kombuczę, ten napój, który kupiłam, i lecę spać. Spędziłam cudowny dzień. Koniecznie obczajcie Dagmary na Instagramie, bo tworzy super treści i naprawdę robi wartościowe rzeczy. Widzieliśmy się dwa razy, mam wrażenie, że to jest jedna z moich naprawdę najbratniejszych dusz. Także będę pewno przemiło wspominać ten czas tutaj w LA właśnie z Dee. A ja teraz lecę spać, kochani, i widzimy się już jutro. Boże, tylko wam powiem, że jedzenie było przepyszne, szczególnie to w Crossroads, to by Chloe, troszeczkę takie, powiedziałabym, że więcej się o tym mówi niż rzeczywiście to miejsce samo reprezentuje, ale ogólnie i tak cudowny gastronomiczny dzień. Do zobaczenia jutro, pa!